Dzień dobry, Tomasz Sekielski. A jednak. Wróciłem. Jakże się cieszę. Wyrzucił mnie drzwiami, wróciłem oknem. To prawda, zabiłem gwoździami, ale odbił je i wszedł do środka. Wiem, że tęskniliście bardzo, dlatego z radością... Nie, nieprawda wcale. Dlatego z radością się witam. Dzisiaj będzie dużo o podsłuchach. Podsłuchach Daniela Obajtka, taśmach, ale będzie też o podsłuchach przy użyciu Pegasusa i tego, co i będzie to, co pamięta i to, czego nie pamięta, albo tak przynajmniej mówi Jarosław Kaczyński. Zapraszamy. Naczelni. Zapraszają Tomasz Sekielski i Bartosz Węglarczyk. No Bartku, proszę. Nie, dzisiaj, do powiedzenia. Nie, musisz nadrobić teraz. Ja dzisiaj milczę. Chciałem powiedzieć tak, że w zeszłym tygodniu informacja numer jeden, być może to była rzeczywiście, nawet nie być może, wizyta prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych, ważna z wielu względów, ale wiadomość numer dwa to... Inna wizyta. Innego? Inna wizyta. Przychodzi Nisztor do Obajtka i prosi o pracę dla żony i ojca. A właściwie nie prosi, tylko mówi, żeby tę pracę załatwić. A Daniel Obajtek załatwia, bo jak ujawnił Onet, bo to informacja Onetu i tutaj gratulacje Bartek, zazdraszczam, choć nie zawiszczam, jakby Newsweek miał te tasiemki, ja bym co tydzień okładkę miał kolejną nową. Poczekaj, daj nam szansę. To jeszcze nie koniec. Ale to wy macie, nie ja. No, w każdym razie gratulacje dla Jacka Harłukowicza głównie, prawda? Łukasz Cieśla. No niesamowite, że to wyciągnęli, zdobyli i teraz publikują. Ale to, że tam jest załatwiana praca dla żony i ojca, to jedno. Ale tam wprost, czarno na białym, Daniel Obajtek wykłada filozofię funkcjonowania władzy Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy. Przedstawiciel uważa, że te sk***ciny kradły i jeszcze stanowiska załatwiały. A my przynajmniej nie kradniemy i staramy się zrobić, żeby nasi ludzie k***wiali, bo przyjdą chude lata, że będziemy musieli wszyscy przerwać. Ale powiedzisz jedną rzecz, to jesteś jedną z najmniejszych osób, która w ten sposób okupasz. Mało to. Wiesz pan, bo jak? No, ale się kradniemy na cały świat. No. Bo przyjdą chude lata i trzeba odłożyć trochę pieniędzy. To prawda, że rzeczywiście dzięki panu prezesowi poznaliśmy całą filozofię rządzenia. Ja od zawsze podejrzewałem, że im częściej ktoś, polityk, wymawia słowo Polska, odmienia przez przypadki, tym bardziej ma na myśli kasę. Polska to kasa. Ale oczywiście inaczej jest, jak się człowiek tego domyśla, inaczej jak to słyszy. Ale wiesz, podoba mi się bardzo pan Nisztor. Ja go nigdy nie poznałem, żałuję bardzo. Bo taką miałbym nadzieję, że może by się kiedyś chciał ubiegać o pracę w Onecie, to bym parę miłych słów od niego usłyszał. On naprawdę tam tak czy tak dobrze robi panu prezesowi. Wspaniałe to jest. No ale też zauważa, że tylko Daniel Obajtek tak myśli. Tak. Że jest, tylko tak. Daniel Obajtek załatwia, jak rozumiem, jemu akurat, a nie dokładnie jemu, tylko żonie i ojcu pracę. Ponieważ... Przypomnijmy, że Piotr Nisztor to jest osoba, która swego czasu rozprowadzała nagrania z Sowy i Przyjaciół, czyli... To jest w ogóle dziennikarz, który się specjalizuje w podsłuchach. Tak jest. Zawsze do tych taśm ma dojścia, zawsze je chętnie publikuje. Tej jakoś nie miał. Może miał, jak myślisz? Może miał, a nie chciał jej pokazać, to prawda. Posłuchajmy jeszcze, bo ja uważam, że te nagrania są tak interesujące, że nigdy za mało. To może posłuchajmy, jak wyglądał ten fragment rozmowy, gdy zapadała decyzja, tak, żona i ojciec będą mieli pracę. Myślę, że to jest stanowisko, jak to będzie ciągle dla nich wręcz pomłędnie. Przyjdzie do nas na to, co jego to mówimy, za 3 miesiące będzie miała apel, stanie 30% więcej, ale to 40%. My super, o to zadbamy. Super, ja 100% my o to zadbamy i my tu słowa dotrzymamy. Słuchaj, to nie jest kwestia, jak samo widzę ojca, tylko że on poszedł dzieciom. Tak. A z drugiej strony ja miałem za niego propozycję wtedy w spółce, ale on nie chciał. Bo ktoś mu herezy nagadał o kontraktach, głupi bez sensu. Nawet ja zacząłem sprawdzać swój, bo im napisano barwę, jakie że do emerytalnego się nie wlicza. Tak, no po pierwsze bardzo mi się podoba jednak pan prezes taki światowy upload robi. Upload. To się nazywa upload. Po polsku to się tłumaczy kradzież. ale rzeczywiście... Dobre.
rzeczywiście, powiem ci tak, że już troszkę bardziej na poważnie, to cała ta rozmowa, jak się jej przesłucha, to jest taka rozmowa człowieka, który absolutnie jest szefem własnej firmy prywatnej. To są jego pieniądze, jego ludzie, może z nimi robić jego co chce. Jego własność. Jego własność, może z nią robić co chce, może ją wydawać w jaki chce sposób. I gdyby to był prezes prywatnej firmy, no to byśmy powiedzieli, to dokładnie tak by było. Prezes prywatnej firmy może zatrudniać kogo chce, na jakie chce stanowisko, robić mu upload 30%, 40%, co mu się żywnie podoba. No oczywiście problem polega na tym, że pan Obajtek był właścicielem co najwyżej, nawet nie wiem czego, pudełka z papierosami na biurku, a wszystko inne nie było jego. Jest to rzeczywiście niezwykle przerażające, jak bardzo było to poza kontrolą państwa, jak bardzo to było poza kontrolą kogokolwiek. Zresztą też się wiele dowiedzieliśmy na temat relacji pana Obajtka z ludźmi, którzy mieli go kontrolować, na przykład z panem Morawieckim czy z panem Sasinem. Tam jest, to co mówisz jest oczywiście bez dwóch zdań, natomiast to bardziej pokazuje, wiesz, ja mam takie wrażenie, że przez 8 lat Polska była okupowana przez politycznych gangsterów, którzy między sobą rozdali kawałki, się podzielili wpływami i toczone były tylko podchody i wojenki, żeby zachować swoje właśnie wpływy, swoje terytorium. Zbierano haki jeden na drugiego, bo Daniel Obajtek wydał po artykule Onetu takie oświadczenie, w którym jest oburzony. Najbardziej jest oburzony na to, że te taśmy ujrzały światło dzienne. Jest oczywiście oburzony też na to, że ktoś nagrywał w jego gabinecie, ale że te taśmy ujrzały światło dzienne. Więc przede wszystkim pan Obajtek powinien podziękować swoim znajomym. To oni stworzyli system, w którym służby specjalne działały w taki sposób, że nagrywały, tak jak przynajmniej wynika z informacji Onetu, że to właśnie służby nagrywały w gabinecie prezesa gigantycznej polskiej państwowej firmy i właściwie te nagrania nikt panu Obajtkowi żadnych zarzutów nie postawił. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że są informacje o jakiejś działalności przestępczej prezesa firmy i służby specjalne rozpoczynają działania. Ale w momencie, kiedy te informacje się nie potwierdzają, to wszystkie nagrania powinny zostać zniszczone. A najwyraźniej tak nie było, bo panowie w zachłannej prawicy, poza skokiem na stanowiska, poza dojeniem kasy z miejsc, jakich tylko się da, zbierali jeden na drugiego taśmy. I posłuchajmy, bo tutaj w tej rozmowie z Nisztorem Obajtek dowiaduje się, że Nisztor ma nagrania dotyczące afery GetBacku i te nagrania mają być niekorzystne dla Kornela Morawieckiego, ojca Mateusza Morawieckiego. Mają to wikłać jakoś pośrednio premiera w całą tę aferę GetBacku. Gdy Obajtek się o tym dowiaduje, natychmiast mówi, daj mi te nagrania. I posłuchajmy, po co mu są nagrania dotyczące ojca wówczas urzędującego premiera. Jest dyskusja o następnych ustawach dotyczących KNF-u na tego i APRIS-u w kontekście FM-u, FM Banku i tego, co się w arbitrażu dzieje. Słuchaj, rozmowa trwa 42 minuty, o GetBacku jest 20. I tam są takie teksty, które GetBack to takie, co pójdą na to umowy, jakby poszło. Dasz tam tak? No ja mogę to wam dać, tylko pytanie, co z tym, ja się wiesz, pytanie, co z tym zrobić, nie? Ta historia ma bardzo wiele poziomów, na których można ją opowiadać. Jednym z tych poziomów jest zdecydowanie jednak język, ja bym się upierał, jakiego używa pan prezes, bo wiesz, wszyscy klniemy, taka jest prawda. No wiadomo, że jak jest emocjonująca rozmowa, nikt z nas nie jest święty, wszystkim nam się zdarza coś, ale jednak to jest tak rynsztokowe nieprawdopodobnie. Znaczy, ja nie znam ludzi, którzy w ten sposób mówią. Pamiętam w dzieciństwie, ja się wychowywałem na podwórku na Dolnym Mokotowie i miałem kolegów, którzy jak dorośli to się zajmowali kradzieżami samochodów i oni mówili w ten sposób. Znaczy, to był taki język meneli z podwórka.
Ja nie znam ludzi dorosłych, zwłaszcza na stanowiskach, którzy w ten sposób tak nieprawdopodobnie klną i tak w taki chamski, prostacki sposób mówią o innych ludziach. Każdemu się, tak jak powiedziałem, to zdarza, ale nie w takim rozmiarze. Ta rozmowa, przecież tych nagrań się de facto trudno słucha, ponieważ one są tak wypikane często, że czasami jest trudno zrozumieć sens. Ja wiem, tylko wiesz co, Bartek, tutaj ad vocem, czy ja uważam, że okej, język ma znaczenie, tylko tak, to jest prywatna rozmowa i rozmawianie o tym, jak bardzo klnie Obajtek, odwraca tylko uwagę moim zdaniem. Masz rację, ale... od tego, co jest na tych taśmach i tego, co jest wokół tych taśm. Masz rację, ale jednak o mentalności człowieka dużo się dowiadujesz z tego. Ja miałam, najbliższa przyjaciółka mojej mamy była taką bardzo wybitną intelektualistką, która tak pięknie kleła, że naprawdę to było niezwykłe, jak ona potrafiła z języka polskiego wyciągnąć piękne przekleństwa, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś w ten sposób tak niebywale prymitywnie się wyraża, to jednak świadczy to o nim w pewien sposób. Tylko chcę powiedzieć, że jakby o sposobie myślenia o państwie, o pieniądzach publicznych, o firmie, no jednak to coś znaczy. To nie zostawia, znaczy to i pewien ślad zostawia. No dobrze, a myślisz, że Daniel Obajtek zapiął smycz Mateuszowi Morawieckiemu? No to jest, wiesz, to jest w ogóle ciekawe pytanie. Tam jest sporo takich wątków politycznych i tego, że pan Obajtek oczywiście nie za swoje pieniądze, co trzeba za każdym razem podkreślać, budował swoją pozycję polityczną. Ta nieprawdopodobna arogancja, on się naprawdę uważał za króla. Naprawdę. No tak, wszystko on rządził, on rozstawiał. Tam są te fragmenty o Gdańsku, o tym, że to on wymyślił Płażyńskiego, on go wystawił, on tam ustawia tą kampanię. Oni są wszyscy bezradni, tylko on to jest w stanie zrobić. I oczywiście za tym nie stoi żadna głębsza myśl, stoi wyłącznie publiczna kasa, którą on rozporządza i może wydać na kogo i na co chce, jeśli będzie taka potrzeba. Warto pamiętać, że pan Nisztor był 72 razy u prezesa Obajtka. My mamy zapis jednej rozmowy, jednej 72. Jeżeli utrzymał średnią, no to 140 osób zatrudnił w Orlenie. Ja myślę, że rosła średnia, wiesz. Słuchaj, no to jest... Wiesz, ale wiesz co, wspomniałeś, Bartek, wspomniałeś o Gdańsku i o Kacprze Płażyńskim, bo jest oczywiście historia kandydującego w 2018 roku w wyborach na prezydenta Gdańska Kacprze Płażyńskim i tam też zebrało się na szczerość Danielowi Obajtkowi. No bo jak to jest, prawda? Rządzi zachłanna prawica, każdy chce się dorwać do żłoba, a tutaj nagle się okazuje, że jest facet, który... Niespecjalnie, no to posłuchajmy. Tam, że chciałem mu Kacprowi trochę pomóc, ale powiem ci szczerze, ja uważam, że tam, jeśli naprawdę chcą pomóc, to wszystko należy. Przyjacielu, ja wiem, bo ja go przez rok czasu wychowywałem, był u mnie pod moimi skrzydłami w NLC. Ja przepchnąłem to, że on jest kandydatem na prezydenta Gdańska, bo było bardzo ciężko, łącznie z Budziemiem przeciwko sobie. Ale dopiąłem to i powiem ci co innego. Na dzień dzisiejszy ma największe szanse. Problem polega na tym, że chłop jest za bardzo uczciwy, przerażliwie uczciwy, nawet w stosunku co do siebie, głupi, rzucił robotą, odsączył się od energii, z racji tego, że będą wypominać co Skarbu Państwa robi, no to ten nie skonsultował się ze mnie, debil, i no zrezygnował z roboty, stracił narzędzia realnej pomocy, realnej pomocy stracił narzędzia na własne nie? Banda Trójmiasta, gdybym ja tam był, to by wybory wygrał, bym codziennie kopał pod Za uczciwy chłop. Znaczy... Przeraźliwie uczciwy. Panie Kacprze, pan Kacper się tak nieładnie wyrażał o mediach parę razy u siebie na Twitterze, ale jednak nie wiem, czy woli media, które go krytykują, czy woli przyjaciół, którzy go od debili wyzywają. To jest taka kwestia, myślę, osobista bardzo. Ale zobacz, to jest też takie bardzo charakterystyczne zdanie w tym, że on zrezygnował, stracił narzędzia realnej pomocy, odchodząc ze spółki Skarbu Państwa. No czyli rozdawanie posadek, kasa, money. To wszystko, proszę Państwa, jest wasze i to wszystko jest kradzione bezczelnie na naszych oczach
po to, żeby pan Obajtek sobie budował pozycję, żeby pan Obajtek wybierał prezydenta Gdańska. Oczywiście jego ekspertyza polityczna się niespecjalnie sprawdziła, twierdził, że miał największe szanse pan Płażyński zostać prezydentem Gdańska, jak widać, niespecjalnie. Ale zgadzam się w jednym z panem Obajtkiem. Można to wszystko nazwać banda trójmiejska. To się tak nazywa. Też to jest cytat z pana Obajtka. Zgadzam się w pełni, aczkolwiek nie zgadzam się z tym, co pan prezes mówi. Gdybym ja tam był, to on by te wybory wygrał. Bym codziennie go kopał po tyle. Po pupie. Po pupie. Ale, to jest też sposób zarządzania. Znamy go z serialu 1670. W Orlenie się pracuje hop, 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 hop. Z miłością. Z miłością. Tak jest. Ale możemy się też, wiesz co, moim zdaniem za chwilę dowiedzieć, że być może rola Daniela Obajtka była nie tylko czysto biznesowa w PiS-ie, ale może rzeczywiście, bo wiadomo, że on sobie w tych rozmowach trochę dodaje pewnie wagi. Na pewno, oczywiście. Ale kto wie, czy takich politycznych rozprowadzeń nie ma więcej na koncie i kto był podpięty pod niego, kto najwięcej od niego wyciągnął pieniędzy. To wszystko, wiesz, jest niezwykle ciekawe. Ja się zastanawiam, na ile w tym, że te taśmy pojawiły się teraz, jest na przykład rozgrywki wewnątrz obozu PiS-u. No bo mówi się głośno o tym, że Daniel Obajtek miałby kandydować do Europarlamentu, a po takich taśmach, no, może się okazać, bo prezes już jak zeznawał w piątek na komisji śledczej, to już nie mówił o człowieku, który będzie niemal zbawicielem dla Polski, dla polskiej prawicy, w ogóle dla całego narodu. Bo kiedyś, pamiętasz, tak wychwalał Daniela Obajtka. Co, jak dobrze wiesz, największym wrogiem każdego polityka jest osoba, która jest tuż przed nim i tuż za nim na liście wyborczej. I to są ich najwięksi wrogowie. To będzie bardzo ciekawy sprawdzian, czy Prawo i Sprawiedliwość umieści pana Obajtka teraz na listach do Europarlamentu. Jeśli go nie umieści, inaczej, jeśli go umieści, to znaczy, że te wszystkie taśmy i to wszystko, co się dzieje w tych rozmowach, nie ma dla nikogo w PiS-ie żadnego znaczenia. To też poniekąd bym zrozumiał. Jestem przekonany, że tego typu rozmowy się odbywały w niemal każdej instytucji rządowej w ciągu ostatnich 8 lat. Natomiast jeśli nie zostanie umieszczony na listach wyborczych teraz, no to po pierwsze chciałem tylko powiedzieć, że panu prezesowi się krzywda nie stanie i tak jest właścicielem połowy Polski i połowy ziemi w tym kraju. Drugiej połowy właścicielem jest pan Morawiecki. Natomiast jeżeli nie zostanie umieszczony, no to będzie taki znak, że prawdopodobnie tam jakaś rozgrywka wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości się odbyła. Oni się wszyscy nienawidzą nawzajem. Zobacz, co tam się dzieje. To, co Patryk Jaki teraz robi, atakowanie PiS-u, to, co się dzieje wewnątrz PiS-u wokół pana Obajtka, ja jestem przekonany, że parę szampanów się otworzyło w ubiegłym tygodniu, jak Onet opublikował te taśmy. A kiedy ciąg dalszy, Bartku? Będzie. Niedługo. Niedługo? Bardzo niedługo. Ale w tym tygodniu czy w następnym? Słuchaj, Onet pracuje na okrągło, my nie pracujemy w tygodniowych cyklach, więc... Ale żeby nasi słuchacze wiedzieli, czy w tym tygodniu mają się spinać, czy dopiero w następnym? Ja bym sprawdzał Onet codziennie, a to codziennie jest coś ciekawego do przeczytania. Słuchaj, tego ci nie powiem, bo tekst zostanie opublikowany, jak będzie gotowy. Natomiast na pewno ciągi dalsze się pokażą. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Ja mam do ciebie pytanie. Powiedz mi, Tomek, ile uważasz, że jeszcze takich nagrań, nie z gabinetu pana Obajtka, tylko w ogóle z gabinetów różnych urzędników państwowych z ostatnich 8 lat i z ich spotkań z dziennikarzami, z biznesmenami, z innymi politykami. Ile jeszcze takich nagrań nie znamy? Myślę, czy one się teraz zaczną częściej pokazywać? Wiesz co, może tego być więcej. Po pierwsze, jak opowiadał mi Tomasz Kaczmarek, niesławny agent Tomek, gdy on był jeszcze posłem Prawa i Sprawiedliwości, to było w czasach, kiedy PiS było w opozycji przed 2015 rokiem, to już wtedy, twierdzi tak Tomasz Kaczmarek, Maciej Wąsik kazał mu nagrywać posłów PiS-u. Nie tych, którzy rządzili, tylko we własnym obozie politycznym, żeby nagrywać różne rozmowy, spotkania, no żeby zbierać haki. Więc domyślam się, że ta mentalność tym bardziej obowiązywała, gdy byli u władzy, gdy było za co rozliczać, gdy było o co walczyć i o co się przepychać. Więc tych nagrań może być zdecydowanie więcej. Mam też wrażenie, że nie przez przypadek tam dzielono się służbami specjalnymi po to, żeby każdy miał swoją służbę specjalną i mógł nagrywać na innego. Więc tak, nagrania są. Myślę, że tych nagrań jest pewnie
Pewnie dużo. Wspominałeś wszystko wczoraj... będzie zależało, wiesz, od tego, jak będzie też, jak będą toczyły się te układanki, choćby właśnie na listach do Europarlamentu, bo pamiętajmy też, że tam o miejsce na liście walczy Kamiński z Wąsikiem. A z tego, co dochodzą słuchy z obozu PiSu, no to panowie mieli też zbierać informacje na swoich kolegów różnych partyjnych. Też nie są tam lubiani i też są osoby, czy jest nawet duża frakcja, która by chciała, aby oni nie kandydowali do Europarlamentu. I nie dlatego, że popełnili przestępstwo będąc urzędnikami, tylko dlatego, że są nielubiani. Obawiają się ich politycy w PiS-ie, ich wiedzy i tego, co pozbierali przez lata, kierując służbami specjalnymi. Słuchaj, nie mam żadnej wątpliwości, że w Zjednoczonej Prawicy, bo wydaje mi się, że to nie dotyczy tylko PiS-u, ale suwerennej Polski w takim samym stopniu, zbieranie haków było podstawą działania i oczywiście masz rację, w momencie, kiedy jest się u władzy, tych haków się po prostu pojawia dużo więcej, bo jeżeli mówimy o ludziach niemoralnych i nieetycznych, no to tych kradzieży publicznych pieniędzy po prostu było dużo, dużo, dużo więcej. Ale dla mnie jednak jednym z poziomów tej dyskusji o tych taśmach Obajtka, wspomniałem o tym, że tych poziomów jest bardzo dużo, jednym z tych poziomów jest jednak dyskusja o tym, że gdzieś na koniec jest to historia totalnego upadku polskich służb specjalnych i tego, że minister Sienkiewicz w sławnych taśmach podsłuchowych Sowy i Przyjaciół miał rację, kiedy mówił, że to jest po prostu kamień i kupa i po prostu tak jest. Zwróć uwagę na to, że mamy do czynienia z podsłuchiwaniem no jednak gabinetu szefa największej firmy polskiej, która ma dużo tajemnic, której działalność jest związana bezpośrednio z bezpieczeństwem narodowym, który był po prostu podsłuchiwany prawdopodobnie bardzo długo, jak wynika z tekstu Łukasza i Jacka. Ile takich gabinetów rządowych było podsłuchiwanych? Ile z tych telefonów zostało? Ale to masz następny gabinet nagranie. Na Nowogrodzkiej. Przecież nagranie... Też wyciekło, oczywiście. Spotkania z Austriakiem w sprawie dwóch wież. Tak. Więc też wyciekło. Tych nagrań jest już kilka było. Kto ma dostęp do tych taśm? Gdzie one są? Wiemy o tym, że każde nagranie z Pegasusa i każda dana wykradziona przez Pegasusa lądowała w Izraelu. I nie mam żadnych wątpliwości, że izraelskie służby specjalne są w tej chwili jednymi z najlepiej poinformowanych na temat tego, co się dzieje w Polsce, również dzięki Pegasusowi. I zobacz, na końcu jakiś czas temu rozmawialiśmy obaj o tym, że w Polsce się nie udaje rosyjskich szpiegów łapać. My tam łapiemy jakieś płotki, słyszymy ciągle doniesienia z Europy Zachodniej o tym, jak tam jakieś siatki szpiegowskie są rozbijane, u nas tego nie ma. Ale może po prostu tak jest, że w Polsce tacy ludzie jak Rosjanie nie muszą mieć szpiegów. Wszystko mają na to. Dobrze, ale to dołóż sobie do tego, Bartek, ale dołóż sobie do tego maile Dworczyka. One nie miały tak wielkiej siły uderzenia, bo nie są taśmą. Te bo taśmy trzeba czytać, Obajtka, słuchać. Tak, te taśmy Obajtka dodatkowo słychać nagranych rozmówców. Natomiast już maile Dworczyka pokazywały rozpad bezpieczeństwa, struktur bezpieczeństwa państwa. No jeśli najważniejsi urzędnicy w państwie komunikują się przy pomocy prywatnych maili, bo nie chcą używać służbowych, bo boją się, że służby, ich własne służby będą wiedziały, co oni w tych mailach przesyłają. Wiedzieli, co mówią. No, najwyraźniej. Więc korzystają z prywatnego. W jakiś sposób wciąż niewyjaśniony następuje włamanie na skrzynkę Dworczyka i dowiadujemy się naprawdę kuchni politycznej PiS-u. Tam jest wiele rzeczy wstrząsających. Ale ponieważ to jest pisane, ponieważ to no, nie jest tak barwne, jak właśnie ta rozmowa Obajtka z Nisztorem, to może się tak nie przebija i nie rozchodzi. Ale to już pokazywało, że wiesz, że PiS, tam w PiS-ie nikt nikomu nie ufa. No, oni nawet własnym instytucjom, własnym służbom specjalnym nie ufali. Najwyraźniej wiedząc dobrze, jak te służby są wykorzystywane, jak się nadużywa możliwości, które służby specjalne mają, czyli kontrola operacyjna. Wiesz, no, mieliśmy w piątek zeznania Jarosława Kaczyńskiego przed Sejmową Komisją Śledczą. I moim zdaniem już to, co opowiedział Jarosław Kaczyński, choć posłowie z tej komisji zrobili wszystko, żeby Jarosław Kaczyński właściwie wyszedł zwycięsko z tego spotkania, to już to, co tam powiedział Jarosław Kaczyński, nie chcąc odpowiadać na pytania, pokazuje też klimat, w jakim kupowano Pegasusa,
po co on miał być de facto kupiony. Oczywiście tam jest bez przerwy powtarzany wątek dotyczący tego łamania komunikatorów i włamywania się na komunikatory, ale już z tego zeznania, z tego przesłuchania źle przeprowadzonego absolutnie, wiele wątków bardzo ciekawych dotyczących tego, jak chciano rozbudować ten system inwigilacji, już się pojawiło. Ale wiesz co, może zanim porozmawiamy o konkretach z tego przesłuchania, zacznijmy od szopki z przysięgą Jarosława Kaczyńskiego. Kluczowy moment tego przesłuchania, zgadzam się w pełni, posłuchajmy, jak Jarosław Kaczyński zamknął w zasadzie to przesłuchanie już na samym początku. Posłuchajmy. Pani przewodnicząca, ja pozwolę sobie przeczytać artykuł 11, bo mam takie wyraźne, mocne wrażenie, że no niektórzy z Państwa go nie rozumieją. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności tajne lub ściśle tajne, ja należę do takich osób, mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, tylko po zwolnieniu ich od obowiązku zachowania tajemnicy przez właściwy organ. Skoro mam tutaj przyrzekać, że powiem wszystko, co wiem, to niestety bez tego zwolnienia tego przyrzec nie mogę i to jest zupełnie oczywiste. I po prostu no, znajomość języka polskiego to zupełnie wystarczy, żeby stwierdzić oczywistość takiej sytuacji. Tak, rozumiem, panie prezesie. Znaczy ja może od razu powiem, że to oczywiście nie jest zupełnie oczywiste, ponieważ normalną praktyką jest, że w momencie składania zeznań, kiedy osoba przesłuchiwana przed komisją śledczą obawia się, że zostanie zmuszona do ujawnienia tajemnicy państwowej, to wtedy informuje, że nie może odpowiedzieć na to pytanie konkretne, ponieważ złamałaby tajemnicę państwową i wtedy można na przykład zamknąć obrady komisji na jedno pytanie, albo po prostu przesunąć obrady komisji, zwołać zamknięte posiedzenie, bo przypomnę, że członkowie komisji mają dopuszczenie do tajemnic, a prezes wybrał drogę cyrkową i po prostu mam takie wrażenie, że to no widać było, że był przygotowany na to i wiedział, że to powie i że nie złoży tego przyrzeczenia, tej przysięgi. I mam wrażenie, że jego doradcy wybrali takie rozwiązanie Monty Pythonowskie i ono się udało całkowicie. Ale wiesz, on wystąpił, jeśli już trzymamy się cyrkowych porównań, on wystąpił jako Tresor Fogg. I niestety ku mojemu zdumieniu członkowie tej komisji postanowili wystąpić w roli tych Fogg. Mimo, że wszystko było grubymi nićmi szyte, mimo, że prezes nie złożył tej przysięgi, rozpoczynając składanie zeznań. Więc pytanie, czy to są w ogóle zeznania i czy to można traktować jako zeznania złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. Znaczy na pewno nie, no bo nie, ten rygor się zaczyna w momencie, kiedy złożysz przysięgę, no dlatego właśnie. Się składa przysięgę właśnie, więc, dlatego w sądzie składasz przysięgę. Więc posłowie postanowili być fokami tresowanymi przez Jarosława Kaczyńskiego i w dużej mierze to zapamiętamy z tego wystąpienia. Ale posłuchajmy może jeszcze, tutaj jest fragment taki, mamy przygotowany, gdzie prezes mówi o tym, czym jest sprawa Pegasusa według niego. Bo według prezesa nie ma w ogóle afery Pegasusa, nie ma takiej sprawy. To wszystko jest spisek. Szanowni Państwo, cała sprawa Pegasusa jest przedsięwzięciem politycznym. Ja mówię o tej sprawie w sferze propagandowej, w sferze medialnej. To jest częścią szerszego przedsięwzięcia. To szersze przedsięwzięcie to jest stworzenie swego rodzaju antyrzeczywistości, rzeczywistości urojonej, która odnosiła się do tezy generalnej, że w Polsce jest dyktatura. Dyktatura w sytuacji, kiedy opozycja, i to opozycja określająca samą siebie jako totalną, działa bez najmniejszych ograniczeń i często bardzo agresywnie. Opozycja sprawuje władzę w wielu samorządach, a w Polsce samorządy mają bardzo daleko idące uprawnienia, bodajże największe w Europie, czyli sprawuje w ogóle część władzy w ramach tej dyktatury, będąc jednocześnie totalną opozycją, gdzie większość mediów jest zdecydowanie przeciw władzy i tutaj przy tym jest bardzo, ale to bardzo agresywna. Kiedy dochodzi za zgodą władz i bez żadnego przeciwdziałania do bardzo wielu, często agresywnych demonstracji, kiedy jednocześnie, i to jest tolerowane,
kiedy obywatele nie mają na przykład w internecie no, żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o atakowanie, w tym także brutalne atakowanie, niegrzeczne, skrajnie niegrzeczne. Niegrzeczne? Już nie chcę. Słyszysz, Bartek? Po prostu atakowanie ludzi władzy, że w takim kraju mamy do czynienia z dyktaturą. No więc prezes... Nie, ludzie są w ogóle największym problemem Polski, ja uważam. No na przykład Daniel Obajtek, ale prezes Kaczyński tutaj pięknie opowiada tę swoją bajkę o tym, że to jest jakaś równoległa rzeczywistość, że nie ma afery. Tak. No więc zacznijmy od początku. Po tym przesłuchaniu, mówię, kompletnie nieudanym i komisja się nie wykazała. Wiemy, że prezes o zakup Pegasusa pytany był, zanim ten zakup został dokonany. Mhm. Czyli odbywały się tam jakieś konsultacje. Mhm. Niestety posłowie nie dopytali, dlaczego i z kim i ten, ale wiemy, że był problem ze sfinansowaniem. Mhm. Aby zgodnie z prawem sfinansować zakup tego narzędzia, to też prezes, znaczy nawet nie między wierszami, wprost gdzieś też powiedział, że właśnie te rozmowy dotyczyły tego, jak zakupić i z jakich pieniędzy, czyli prezes najwyraźniej został wprowadzony też w to, że niezgodnie z prawem, z Funduszu Sprawiedliwości zostaną przekazane pieniądze na zakup przez pośrednika dla CBA systemu Pegasus. Czyli jest kolejna rzecz. Prezes mówi, że nic nie wie, on się w ogóle nie interesował. Tymczasem kilkakrotnie był pytany przez dziennikarzy o sprawę Pegasusa i publicznie zapewniał, że zajmie się tym Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, któremu on przewodniczył. Na komisji twierdzi, że na komitecie oni w ogóle nigdy o tym nie rozmawiali. Na koniec prezes jednocześnie twierdząc, że 99% przypadków, a właściwie 100% przypadków używania Pegasusa to było używanie przeciwko przestępcom, bo nawet ten 1%, który może dotyczyć polityków czy na przykład prawników, to i tak to są przestępcy. I tak byli to przestępcy. Więc 100% przestępstwa, ale jednocześnie prezes mówi, że nigdy nie interesował się konkretnymi śledztwami, konkretnymi sprawami. I tutaj znowu zabrakło przygotowania posłów komisji, bo trzeba było wyciągnąć posłowi Kaczyńskiemu, że swego czasu wystąpił na konferencji prasowej, gdy jeszcze rządził, gdy PiS potrzebowało głosów. Pamiętasz to, tam pod koniec często brakowało 3-4 do przepchnięcia czegoś. I prezes Kaczyński wyszedł na konferencję z posłem Czartoryskim, aby dać mu taki glejt uczciwości i niewinności. Powiedział, że tam coś kiedyś z CBA było, ale on wie, że tutaj wszystko jest w porządku. No to tak, albo prezes się nie interesował nigdy działaniami CBA i wobec konkretnych osób, polityków i co z tego wynika, albo się jednak interesował, skoro dał certyfikat moralności posłowi, który akurat miał głosować za jakimiś sprawami, na których zależało prezesowi. I takich rzeczy można powyciągać więcej, mówię, z tego nieudolnego przesłuchania, które przeprowadziła komisja, co pokazuje, że Jarosław Kaczyński ukrywa swoją wiedzę i prawdziwą rolę, jaką odegrał w kwestii zakupu i działania Pegasusa w Polsce. Znaczy, wiesz, na pewno wiemy, że to przesłuchanie odbyło się za wcześnie, że komisja nie miała wystarczająco dużo materiałów, żeby się przygotować do odbijania piłeczki z panem prezesem. Po drugie, ty dobrze wiesz, ja to do państwa mówię, że jak się przygotowuje rozmowę tego typu, to na przykład dziennikarze przygotowują się do takich rozmów, przewidując, co powie ich rozmówca i będąc przygotowanym na to, żeby tego rozmówcę docisnąć, jak on użyje argumentu, o którym wiemy, że go użyje. I prezes Kaczyński nie przedstawił żadnych nowych informacji, nie ujawnił żadnych tajemnic, tylko powtarzał to, co zawsze powtarzał. Ale powiedział kilka ciekawych rzeczy naprawdę, tak, które można było pociągnąć, ale nie ale trzeba było być przygotowanym do tego. No. Trzeba było być przygotowanym do tego, że odpowie, co odpowie, i żeby go docisnąć, żeby mu właśnie powiedzieć to, co powiedziałeś, żeby go na przykład zapytać o parę przypadków usunięcia nazwisk kandydatów PiS-u z list wyborczych, na przykład, którzy mieli być jedynkami albo dwójkami w ważnych miejscach i nagle znikali z tych list. Nikt nie wiedział dlaczego. Ja bym zadał panu prezesowi pytanie, że ponieważ to pan ustalał te listy, to czy ci ludzie znikali, bo się na przykład może z Pegasusa coś pojawiło, co wskazywało na to, że dana osoba nie może kandydować. Można było oczywiście to zrobić dużo lepiej. Ja mam tylko taką, znaczy uważam też w ogóle, że to przesłuchanie powinno zostać przerwane w momencie, kiedy poseł Kaczyński nie chciał złożyć przysięgi. Zgoda. I oczywiście, że komisja powinna była skierować
po pierwsze żądanie do premiera, żeby go natychmiast zwolnił z wszystkich tajemnic i żeby mu pozwolił mówić, a po drugie oczywiście powinno pójść wniosek do sądu o ukaranie posła za to, że odmawia złożenia przysięgi. Ale wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz tak na marginesie przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Jak to jest możliwe, słuchaj, że premier miesiąc temu macha dokumentem, który nim wstrząsnął, gdzie jest, są nazwiska tych, a to długa lista ofiar Pegasusa i komisja do dziś tego nie ma? Co, a jak jest możliwe, że... Znaczy nie, znaczy, tylko wiesz, no, albo premier machał pustą kartką i dlatego komisja do dziś nic nie dostała, albo to jest jakaś nieporadność komisji, albo ktoś blokuje wyjaśnienie tej sprawy. Nie wiem. Wiesz, no. Wiesz, to jest też jakaś kompletna nieporadność w działaniu. No. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że prezes jako dowód na to, jaka dyktatura w Polsce panowała przed 15 rokiem, przedstawia listę dziennikarzy, którzy byli podsłuchiwani. Zwróciłem na to uwagę, bo jestem na tej liście. I odczytuję tą listę i nikt z członków komisji nie reaguje na to, mówiąc, że to jest lista znana, przedstawiona przez pana Kamińskiego w 2016 roku, że prokuratura kontrolowana przez PiS robiła śledztwo w tej sprawie, które zostało zakończone niczym, zostało umorzone, nie przedstawiono żadnego aktu oskarżenia nikomu. I czytanie tej listy przez pana Kaczyńskiego jest jakby proszeniem się o wykazanie, że ten rząd był tak totalnie nieudolny, że miał w ręku sprawę, która, jak twierdzi, dotyczyła podsłuchiwania dziennikarzy, mogła więc doprowadzić do wsadzenia do więzienia wielu ważnych osób z poprzedniego rządu, jeśli byłaby prawdziwa, i nie zrobiono tego. I jest to kolejny przykład tego, jak nieprawdopodobnie nieudolny w sferze faktycznej był ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, suwerennej Polski, i że był mocny tylko w jednym, w gębie, w niczym więcej nie. No nie, w dojeniu kasy. Byli mistrzami świata w dojeniu kasy z każdego miejsca, jakiego się da, Bartku. Znaczy, tutaj jesteś niesprawiedliwy, naprawdę. Masz rację, bardzo przepraszam, wycofuję swoje słowa. Byli wybitnymi specjalistami w tej kwestii. I to nie tylko mistrzami Polski, oni mistrzami świata byli. Ale zobacz, że też dobre prognozy stawiasz, że tak właśnie zaczynam zmieniać zdanie, masz rację, pod twoim wpływem. To byli wybitni ludzie od prognoz politycznych, ponieważ pan Obajtek miał rację, kiedy mówił, że trzeba się na chude lata szykować. I w tym kontekście jego kupowanie kolejnych działek jest absolutnie uzasadnione i zrozumiałe. Tylko po co to szybkie przepisywanie tam na syna, czy tak, na syna chyba przepisywał po przegranych przez PiS wyborach. Bo on jak mówił, że przyjdą chude lata, to miał na myśli to, że w celi źle karmią. Myślisz? Bo on po prostu uwierzył w to, że następny rząd może ich rozliczyć. Frajer. Pytanie, czy do tych rozliczeń rzeczywiście dojdzie. Bo ja, wiesz co, ja też się zastanawiam, jak długo opinia publiczna będzie cierpliwa. Bo ja obstawiam, że tak do po wakacjach. Ja powiem ci tak, że dla mnie jest absolutne, robię rozróżnienie pomiędzy tym, co politycy mówią i co politycy robią. Ale ja, mi nie chodzi teraz o 100 konkretów. Mi chodzi o same rozliczenia, wiesz. Ja o tym mówię. To, co politycy mówią, mamy wielu polityków w Polsce z różnych stron sceny politycznej, którzy są nieźli w gadaniu. I mamy też takich wielu, którzy są bardzo źli w gadaniu, ale niektórzy z nich są całkiem nieźli. Potem tak naprawdę znaczenie ma tylko to, co robią. W związku z tym, jeśli chodzi o rozliczenie poprzedniej władzy, i teraz nawiązuję do tego rozliczenia, moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia, ile komisji śledczych zostanie powołanych. Zobacz, mamy specjalną grupę komandosów Romana Giertycha, którzy mają rozliczać PiS. Ale oni się... Nie gdzie wiem, oni są? Gdzie ci komandosi nie, ja nie wiem, czy grupa uderzeniowa nie została rozformowana przypadkiem. Wiesz, Roman Giertych, kolejny wybitny specjalista od gadania na Twitterze, to jest jego główne zajęcie. Tak naprawdę ważna jest tylko jedna rzecz. Ile, nawet nie jest ważne, ile śledztw się zacznie, bo śledztwo co można zacząć, PiS był też specjalistą, tak. Kolejny dowód na tak bardzo nie miałem racji, mówiąc, że się na niczym nie znali. Byli wybitnymi specjalistami od rozpoczynania śledztw. Zaczynali je co chwila. Ważne jest tylko jedno. Ile z tych śledztw zakończy się aktem oskarżenia wysłanym do sądu? Zgoda. To, co się dzieje w sądzie, już jest oddzielna sprawa i może się w różny sposób skończyć. Ale prokuraturę i rozliczanie PiS-u można ocenić wyłącznie na liczbie aktów oskarżenia wysłanych do sądu. Póki co ich nie ma. Rozumiem, że jest jeszcze wcześnie. To jest 100 dni, które będziemy za chwilę obchodzić. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, że na przykład można zacząć od dużo mniejszych rzeczy. Nie
nie trzeba zaczynać od największych armat. Nie trzeba zaczynać od oceniania, od oskarżania PiSu o nielegalne podsłuchy opozycji przez Pegasus. Można zacząć od mniejszej sprawy, jaką jest na przykład kupno Pegasusa, bo wiemy o tym, że został on nielegalnie kupiony i co prezes Kaczyński pośrednio przyznał, źle zostały użyte pieniądze, Fundusz Sprawiedliwości nie był od tego, żeby kupować oprogramowanie szpiegowskie. Może wyślimy akt oskarżenia przeciwko komuś, na przykład panu Wosiowi, który się podpisał pod aktem kupna, pod decyzją o kupnie Pegasusa. Zobaczmy, co się stanie, kiedy tym ludziom naprawdę zajrzy w oczy widmo siedzenia w areszcie i w więzieniu. To nie muszą być długie wyroki, ponieważ wbrew przekonaniu bardzo wielu osób, dla kogoś, kto nigdy nie siedział w więzieniu, wyrok pół roku więzienia i 5 lat więzienia wygląda tak samo strasznie. W związku z tym zobaczmy, co się stanie, jak ci ludzie zaczną być skazywani albo nawet oskarżani formalnie o mniejsze rzeczy z mniejszymi możliwościami wyroków. Może się nagle okazać, że dużo chętniej opowiadają też o grubszych historiach. Jedna rada dla komisji śledczych wszystkich. Mniej popisów cyrkowych, więcej przygotowywania się. I słuchajcie, jest taki prosty sposób dziennikarski. Bierzecie kogoś, do kogo macie zaufanie i zaczynacie zadawać mu pytania, które byście chcieli zadać swojemu rozmówcy, a ten odpowiada, wcielając się w jego rolę. Naprawdę, spędźcie przed ważnymi przesłuchaniami kilka dni, przygotujcie się, poczytajcie. Macie ekspertów, którzy też wam mogą pomóc. Naprawdę warto. Trzymam za was kciuki. Słuchaj, no wiele wskazuje na to, że najlepiej przygotowaną osobą w czasie przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego był Jarosław Kaczyński. A i tak był przygotowany słabo. A i tak nie był przygotowany najlepiej. Tak jest. Słuchaj. Tak. Wiem, że masz dla mnie niespodziankę na koniec programu. A ty nie masz tej kartki? Mam. Mam tu kartkę. Trzymam w ręku kartkę, która ma całą prawdę o Tomku. Jest porażająca. Jest porażająca. A czy ja się z nią zapoznałem już? A już masz ją. Niestety. Ja jestem, okay. Ja za nim mówiłem. Chcieliśmy z państwem się podzielić paroma komentarzami, które do nas przyszły. Trzy pierwsze dotyczą odcinka podcastu z Andrzejem Stankiewiczem. Mam poważne podejrzenie, że ich autorem jest Andrzej Stankiewicz, ale może posądzam kolegę. Nie mam żadnych dowodów na to, że to on. Ale z drugiej strony, Tomek, ja bym się na twoim miejscu niepokoił. Redaktor Stankiewicz, the best, najlepszy. Znaczy, po mnie zaraz, ale... Nie, tego dopisane. Jest tu napisane najlepszy, nie po tobie. Andrzej Stankiewicz, top of the top. To był taki... A ty go nie możesz zwolnić tak swoją drogą? Słuchaj, zmierza w tą stronę. Jeszcze raz taki komentarz napiszę. Odcinek ze Stankiewiczem najlepszym z tych opublikowanych. Ma być na kolejnych. Nie będzie. Nie. Chcesz przeczytać o odcinku z Witkiem Juraszem? Tak. Pan Jurasz wymiata. Nie. Jak to możliwe, że Węglarczyk jest szefem Jurasza, a nie odwrotnie? Bo u nas w firmie się merytorycznie decyzje podejmuje, to dlatego. Ale to dopiero Witek pojechał. Znaczy, ja rozumiem, że napisać Witek is fantastic. To trzeci komentarz. To jest trzeci, ale jak to możliwe, że Węglarczyk jest szefem Jurasza, a nie odwrotnie? Odważnie, Witek, odważnie. No, Witek, czeka nas poważna rozmowa. I co, i chcesz mi powiedzieć, że tylko jeden przyszedł w mojej sprawie, tak? Tak, tylko jeden przyszedł i to myśmy go dopisali za nitą na koniec, no bo przykro nam było, że po prostu nikt o tobie nie pisze. I ten komentarz brzmi tak. Czy nieobecność pana Tomka w drugim, kolejnym odcinku powinna nas niepokoić? Tomku? No nie, no jestem. Brawo. Ale... Przecież ja sam wysłałem z czterech różnych kont o tym, jak bardzo brakuje Sekielskiego w podcaście Naczelni i żeby Węglarczyk dał sobie spokój z karierą podcastera, bo się do tego nie nadaje. Ale gdzie są te maile? Zdradzę ci te maile. Tajemnicę, jeżeli wysyłasz z maila tomasz.sekielski@newsweek.pl, to nie jest dobry pomysł do końca. Nie. Nie. Że taki jesteś. Bardzo państwu dziękujemy. Czekamy na kolejne podsłuchy. Polska pod słuchami stoi. Swoją drogą nie wiem, czy jest drugi kraj na świecie, gdzie taka masa podsłuchów tak bardzo rządzi polityką tego kraju. Stany Zjednoczone? Nie ma tylu podsłuchów tam. Znaczy nie są ujawniane tak masowo jak u nas. No jednak wiesz, ale oni mieli swój czas Nixona i wielką aferę.
ale to u nich prezydent podsłuchuje. A ciekawe, czy u nas pacu prezydenckim. Jest nagrywanie, no. Nixon miał nagrywarkę. Miał guzik pod biurkiem i nagrywał. No przecież o to była cała awantura później tak naprawdę, że to nie prawda. Chciał udostępnić tych nagrań. To prawda. Z gabinetu owalnego. No zobaczymy. A u nas jest gabinet owalny? Nie, on nie jest owalny, on jest w ogóle jakiś taki, ja pamiętam ten prezydencki. Jaki prezydent, taki gabinet u nas jest? Ale to jest przechodni przecież gabinet tej. Bo przechodzą z niego jedni prezydenci do drugich. No. Ja byłem kiedyś w tym gabinecie. Bartku, a ty tęskniłeś? Słucham? Tęskniłeś? Za czym? Za kim? Za tobą? Bardzo tęskniłem. Bardzo dziękuję się, Tomku, cieszę, że wróciłeś. Dziękuję. Cieszę się, że widzę uśmiech na twojej twarzy. Wiem, że mam taki wpływ na ludzi, ale jednak mimo wszystko bardzo mi z tego powodu miło. Bartku, ty jak wchodzisz do pomieszczenia, to jakby słonko weszło. Widzisz, zobacz, i Anita od razu nam na ucho, musimy kończyć. Anita, my teraz mówimy prawdę o sobie nawzajem. Przede wszystkim mówimy wreszcie ważne, interesujące dokładnie. Rzeczy. Te rzeczy, których ludzie nas słuchają, bo chcą usłyszeć, jaki świat jest piękny dzięki nam. Dziękujemy Państwu bardzo. Dobra, już trzeba kończyć. Koniec. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. To był podcast Naczelni. Słuchaj nowych odcinków w poniedziałki w aplikacji Onet Audio na newsweek.pl i onet.pl. Intro, czołówka i zaczynasz. Nie. Tak. Intro. No nie, najpierw powiedzieli, że ja zapowiem. Okej. Wiesz, tu się wiele zmieniło od czasu, jak byłeś to ostatni raz. Ja nie wiem, czy ktoś ci powtórzył, że teraz tylko o sporcie rozmawiamy. Sport to moja domena. Moja nie, więc...